premiera listów do M5. Tak jest. Ja się zastanawiałem, czy w ogóle na planie jest miejsce na improwizację. Jest. Jest. Ja myślę, że bez tej improwizacji do tej piątki byśmy nawet nie dotrwali, bo takie żywe aktorstwo to jest takie aktorstwo trochę zaskakujące. Aha. My na przykład, ja osobiście bardzo lubię grać z Agnieszką, bo właśnie po niej się zawsze można spodziewać tego, tak, że jak jej się puści jakąś piłkę, to ona ją zaskakująco odbije. I mam nadzieję, że mnie się też czasem udaje ją zaskoczyć. Ona na pewno zaskakuje mnie. Ma pan takie poczucie, że trochę listy DM to jest taki polski Kevin Sam w domu, na zasadzie, że no nie ma Świąt Bożego Narodzenia bez tego filmu. Słyszałem, że niektórzy zapominali o tym, że są święta nadchodzą, bo nie było roku, w którym akurat premiera nowej części. Cieszę się, że się udało zrobić taki wyjątkowy towar. Trochę słyszałem nawet eksportowy, bo ten format też jest kopiowany gdzieś poza granicami, więc powstają jakieś wersje zagraniczne naszej komedii. Pan jest też tym towarem eksportowym polskim. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Chciałem, żeby zrozumiało to miło. Mam nadzieję, że się udało spontanicznie. No bo jest tak, że dużo ma pan ról za granicą, za oceanem. Jest teraz taki moment w życiu, że to w Polsce jest pan gościem, czy to za oceanem jest pan gościem? Nie, jestem oczywiście gościem za oceanem. Jeżdżę tam wtedy, kiedy jest jakaś ciekawa propozycja. Niedługo będę kontynuował serial For All Mankind, kolejny sezon, się bardzo z tego cieszę, w Los Angeles. Ale za każdym razem cieszę się, kiedy mogę na te stare, własne, znane mi dobrze śmieci wrócić. I między innymi plan listów dałem jest takim powrotem do rodziny, którą się już zna dobrze i za którą się tęskni. Ja myślę, że porównując sobie tak te plany filmowe, wielu amerykańskich aktorów myślę, że by sobie nie poradziło z naszą spontanicznością i improwizacją właśnie, od której zaczął pan tę rozmowę, bo my dużo, wbrew pozorom, improwizujemy. Myślę, że w tym też tkwi taka czasami świeżość, która się tam na ekranie rejestruje. Ja zapytałem też o te zagranice, o Stany Zjednoczone, o Włochy, bo w jednym z ostatnich wywiadów przeczytałem pana słowa, że no ja właściwie to jeżdżę za pracą. Tam było takie zdanie, bo w Polsce akurat w tym momencie nie ma dla mnie widocznie wielu ciekawych ról i te ciekawsze wyzwania znajduję za granicą, mimo że nie też trzeba się postarać. Co to znaczy, że nie ma w Polsce ról dla Piotra Adamczyka? A, to wie pan, co to jest mi mówisz, to można by było porozmawiać. Nie, trudno mi się o tym mówić. Myślę, że staram się, żeby każdą propozycję, która dostaję, no żeby ta rola była ciekawa, ale faktycznie ja na przykład na festiwalu w Gdyni pobywam tylko po to, żeby wręczać nagrody, a czasem udaje mi się... Pana nie widziałem. Czasem mi się udaje zaistnieć na ekranie, kiedy jest puszczany jakiś zagraniczny film. No, znalazłem sobie taką drogę, no, żeby zaistnieć na festiwalowych ekranach.